Polska. Tak też typują gracze BetClicka. 95% szans dla Polish Zombiego, tylko 5% stawiało na Filipa Wątkowskiego. Boks małe rękawice, rozpoczynamy! Drodzy Państwo, niech dzieje się historia. Odwrotna pozycja Wątkowskiego. On z pozycji Mańkuta próbuje zaskoczyć Marcina Wrzoska. Już próby ataku w krótkim dystansie. Od razu widać, że panowie są bardzo szybcy i to może być naprawdę ładne otwarcie gali na narodowym. Ho, ho, ho. Tutaj Filip rozpoczyna z wysokiego C. Kilka wąskich ciosów doszło do głowy Polish Zombiego. Natomiast chce też mieć inicjatywę w tym pojedynku. Nie robi kroków wstecz Wrzosek. Wrzosek stwierdził, że tutaj wszystko jest dobrane dla jego rywala. Waga, formuła, tak więc przekonajmy się sami. Coraz większą presję zaczyna wybierać teraz Marcin Wrzosek, ale świetnie też kontroluje tutaj Filip Wątkowski. Są próby na dół, są próby na górę, ale też mocno zaatakował Marcin Wrzosek. Zobaczymy, czy któryś z tych ciosów doleci do głowy Filipa Wątkowskiego. Jedno jest pewne, Wątkowski nie ma nic do stracenia. Jeżeli przegra, to nikt nawet się nie zdziwi, ponieważ kursy pokazywały to od początku, doświadczenie również. A tutaj widzimy, że próbuje przyjmować Filip serię ciosów, żeby później odpowiedzieć jednym mocnym uderzeniem i chyba robi to na razie skutecznie. Ale nie wchodzi, wiadomo, do klatki po to, aby oddawać ten pojedynek, tylko on szuka tu swojej szansy. Natomiast widzimy, jaka jest tendencja w tym pojedynku. Chciał wybierać presję od pierwszych sekund Filip Wątkowski, natomiast przed momentem już dłuższy fragment, kiedy to Marcin Wrzosek wykonywał krok do przodu i chce odebrać ten atut presji rywalowi. Męczy Filipa Wątkowskiego już tą presją w klatce Marcin Wrzosek. Ale również trafia Filip Wątkowski. Dochodzą te ciosy również do głowy Marcina Wrzoska. No nie jest to na razie jednostronny pojedynek. No w końcu Filip ma duże doświadczenie. O, i trafia! I trafia! Aha! Piękna wymiana, się uśmiechnęli obaj. I teraz dostał prawym sierpowym Filip Wątkowski. I właśnie chciałem przypomnieć, że to są małe rękawice, panowie. To są małe rękawice i goście, którzy naprawdę potrafią uderzyć. I widzimy, że tutaj nie chodzi tylko o taktykę, metodykę walki, ale też o sieczkę w bliskim dystansie, bo żaden z nich nie chce robić kroków wstecz. Jest cios i za Wątkowski! Co za zwrot! Cóż za zwrot! Mocno trafił, to rozjuszyło byka Wrzoska, który później, miałem wrażenie, że dwukrotnie mocno trafił Wątkowskiego, ale teraz wspaniała akcja Filipa. No. Jeden z największych underdogów tej gali. Największy! Największy. Zaraz może naprawdę zaskoczyć. Ale to jest cena walki w bliskim dystansie. Zaryzykował Marcin Wrzosek, wchodząc w taką bijatykę. Ta fizyczność miała być atutem Wątkowskiego i pokazuje to w tym pojedynku. Odnajduje się dobrze Wątkowski w bliskim dystansie. To była przerwa. Filip jeszcze zadał dwa ciosy po komendzie sędziego. Rewelacyjny prawy prostarz, było widać, ale jak tańczy. Filip Wątkowski, to będzie koniec pojedynku. To będzie koniec pojedynku. To koniec walki. Ale wraca, wraca jeszcze, szuka swojej szansy. Szuka równowagi, zgubił ten błędnik, ale czy powróci do tego pojedynku? Ostatnie sekundy rundy pierwszej. Mam wrażenie, że Filip nie tańczy wie, gdzie jest. Nie, dopuści, a jednak. Dopuści, ale jest kolejna. To będzie piękny knockout! Koniec rundy! Co to było? Przetrwał! Marcinowi Wrzoskowi, ale uratował te ostatnie sekundy. Przetrwał w tym pojedynku, natomiast zobaczymy, na ile udało się zregenerować ten organizm. To jest bardzo ważne. Jak Filip się czuje teraz? Czy pierwsze uderzenie Marcina po prostu nim nie zachwieje? To nie wiadomo, jak on się teraz czuje. Zobaczmy. Czerwone spodenki Wątkowski, czarne spodenki Wrzosek. Natomiast umówmy się, te kursy były jednak przesadzone, bo panowie mają po jednym knockdownie. I trafia, trafia Marcin Wrzosek, zaczepił teraz. Mam wrażenie, że Filip z dużo większym respektem podszedł teraz do Marcina. Ale trafia również, świetna akcja. Znowu! Sporo celnych tych ciosów prostych, wąskich, bitych prawą ręką przez Wrzoska. Natomiast widzimy ten bliski dystans, to są akcje 50 na 50, tu każdy cios może posłać na deski. Przed momentem. Wydaje się, że bardzo rozsądne zachowanie Marcina Wrzoska. Rzucony prawy prosty, ale potem wychodzi poza dystans, a więc unika tych bezpośrednich wymian w bliskim dystansie. Tak, narożnik wspomina o tym właśnie. Marcin, kiwaj, słyszymy tutaj z prawej strony, kiwaj, nie wchodź w te wymiany. Oni krzyczą luźniej, luźniej do Marcina Wrzoska, bo faktycznie myślę, że w takiej wymianie sierpów Filip Wątkowski jest po prostu najgroźniejszy. No zwolnił nam teraz troszkę ten pojedynek w drugiej rundzie. Wydaje się, że to respekt, wzajemny respekt. Wydaje się, że za sprawą Marcina Wrzoska, który nie szuka właśnie tego bliskiego kontaktu, czeka na rywala i chce być przygotowany z prawą ręką na kontrę. Sporo tych ciosów rzucanych przez Wrzoska, więcej właśnie tego bliskiego dystansu szuka Wątkowski. Tak jak teraz, te chaotyczne akcje w bliskiej odległości, to jest szansa dla Wątkowskiego.
No bardzo pewny siebie przed tym pojedynkiem był Marcin Wrzosek. Mówił, że to będzie knockout. No, na razie mamy troszkę inny przebieg tego pojedynku. No choć był bardzo blisko, powiedzmy tak, to tak, głośno. Oczywiście. Ale trafia teraz. Kolejny bezpośredni prawy rzucony przez Polish Zombiego dochodzi do celu. Odskoczyła głowa Bądkowskiego. I kolejny raz. Prawy. Ten prawy, prosty Marcina Wrzoska naprawdę robi doskonałą robotę w tym pojedynku. To też wynika z ustawienia odwrotnego. Trafił. Odwrotne ustawienie. Niżej ta ręka znajduje się lewa, a więc więcej miejsca na ulokowanie tego wąskiego prawego ma Marcin Wrzosek. Korzysta z tego skrzętnie w tym pojedynku. Raz jeszcze. No ale też mocną głowę ma Filip Bądkowski. Tam bardzo dużo ciosów doszło. A naprawdę cały czas stoi i zaraz możemy mieć jeszcze trzecią rundę tego pojedynku. Zdecydowanie panowie odpalili naprawdę wielkie petardy w pierwszej rundzie, a w drugiej na przeczekanie, na spokojnie. Ciekawe jak punktują to w tym momencie sędziowie. Myślałem, że zachwiał się Polish Zombie, natomiast to był bardzo ładny unik. No nie ma tutaj zapasów, oczywiście walki w parterze, przepuścił rywala. Marcin Wrzosek już z przyzwyczajenia. Tak, ale miałem wrażenie, że zrobił to delikatnie. 10 sekund! Tak, kulturalnie. Jeszcze akcent prawą ręką. Dwa razy rzucona ta akcja przez Marcina Wrzoska. Ten cios dochodzi do głowy Bądkowskiego. Szuka presji Filip Bądkowski, ale nieskuteczny. Ładny lewy. No. Kondycyjnie panowie nie będą mieli problemów. To są prawdziwi sportowcy. Natomiast zobaczymy, jak nam się rozwinie trzecia runda tego pojedynku. Wymiana spojrzeń pomiędzy Bądkowskim. Ale jest też uśmiech. Ale jest też sportowy uśmiech. To jest rywalizacja. I zaczynamy. Trzecia runda. Zrobił już dużo w tym pojedynku Filip Bądkowski. Naruszył Marcina Wrzoska w rundzie pierwszej. Cały czas jest w grze i będzie szukał swojej szansy. Pierwszymi seriami zatkował Filip Bądkowski w tej rundzie. Natomiast teraz presję wywiera Marcin Wrzosek. Próbował prawym, krótkim, podbródkowym. Następuje nieco zmiana ról, bo Wrzosek wywiera presję, natomiast na kontrę nastawiony Bądkowski. Inaczej niż to wyglądało w poprzedniej rundzie. No tak, ale też jak mamy tam delikatne zwarcie, Filip Bądkowski już szuka dołów, próbuje gdzieś tam umieścić ciosy na wątrobę, potem przejść na górę i czasami naprawdę to się udaje. No i te wąskie prawe rzucane przez Zombiaka, to jest naprawdę do tej pory kluczowy cios w tym pojedynku. Najczęściej dochodzi do głowy Bądkowskiego, sprawia najwięcej kłopotów Filipowi. Tak, Filip Bądkowski, ależ teraz potężna wymiana. Gdzieś w tył głowy ten cios sierpowy wylądował. Słyszeliśmy taki dźwięk kości zderzającej się z pięścią. To teraz niesamowita wymiana. Powiedzmy sobie szczerze, panowie są przyzwyczajeni do walki 3 rundy po 5 minut, więc 3 po 3 to zdecydowanie dla nich lepsza możliwość zachowania większej ilości sił i walki zdecydowanie bardziej aktywnej. Ależ teraz również trafił Filip Bądkowski, świetny lewy sierpowy. Doszedł do głowy Wrzoska, natomiast nie zrobił kroku wstecz. Od razu starał się odpowiedzieć serią i swoją akcją Marcin Wrzosek. Tak, ale walczy z Mańkuta. To też jest bardzo niewygodne dla Marcina Wrzoska, Filip Bądkowski. I gdzieś tam Marcin cały czas próbuje zejść pod jego prawą ręką i celuje tym prawym prostym. Znowu. Natomiast nie trafia. Mam wrażenie, że Filip troszeczkę to wyczuł. Tak, tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że chyba Filip Bądkowski wyczuł ten prawy i cały czas gdzieś unika. Czy to timingowo, czy schodzi na którąś ze stron. I kolejny raz świetnie z tego półdystansu trafia tym lewym sierpowym. Panowie, została nam minuta, my chcemy zobaczyć jeszcze raz to samo, co w pierwszej rundzie. Szuka bezpośredniego uderzenia Filip Bądkowski, chce otworzyć sobie akcję, by później wydłużyć tę serię, kombinację, natomiast sprytny w defensywie jest w tej trzeciej rundzie. Widzi te uderzenia Marcin Wrzosek, unika bezpośrednich konfrontacji. Znowu kurs na Polish Zombiego wynosi 1-0-3. Walczymy! Myślę, że Filip powinien teraz zaryzykować. Myślę, że już też odczuwa na pewno trudy tego pojedynku, natomiast to świetnie. Cały czas gdzieś z kontry próbuje zahaczyć Marcina Wrzoska. Te ciosy również dochodzą do głowy, ale też mocną presję wywiera Marcin Wrzosek. I coraz częściej Filip bije na schaby Marcina. Ten lewy sierpowy kolejny raz, już czwarty w ciągu ostatnich 30 sekund. Być może w tym jest metoda. Chociaż zostało naprawdę mało czasu, jak nie trafi bezpośrednio w wątrobę, to raczej to nie będzie miało. Ale będzie ta wymiana w bliskim dystansie. Tak, oczywiście będzie, to nie można koniec, ściągać na pewno głowy. Odpalą nam panowie na 100%. No i szuka tych wymian w bliskim dystansie. Rzuca uderzenie, rozpatrzy, ale koniec! Pełny dystans! A
mam wrażenie, że oni by tak jeszcze mogli co najmniej ze dwie rundy. Bardzo ciekawe starcie, szczególnie pierwsza odsłona tego pojedynku na gali Fame Ultimate. Na stojąco klaskuje Mateusz Borek. No naprawdę pojedynek godny podziwu. No świetnie, no Filip Bodkowski wrócił po tej pierwszej rundzie, tam gdzie uratował go właśnie ten czas, te ostatnie sekundy. Świetna druga runda już z dużo większą pokorą i trzecia też bardzo dobrze rozegrana. Zerknijmy na powtórki tego pojedynku. Do tańca trzeba dwojga i tu należy docenić przede wszystkim Bodkowskiego, bo zerkaliśmy na to typowanie graczy przed pojedynkiem. 95% do 5, a ta pierwsza runda zbudowała nam fantastyczną atmosferę tego starcia. Lockdowny z jednej i drugiej strony musiał wracać do tego pojedynku Polish Zombie, uspokoić sobie tę walkę, a szukał swoich szans w krótkim dystansie Bodkowski. Naprawdę czapki z głów dla Filipa. To jest docenienie właśnie tego, jak walczył w tym pojedynku Filip Bodkowski. No i posłuchajmy werdyktu. Oj, mam wrażenie, że jeszcze chwilę poczekamy, że będą liczone te punkty. No poczekajmy, tutaj sędziowie, myślę, zliczają ostatnie punkty, no naprawdę. Jak to wszystko wyglądało na kartach punktowych? Kto będzie górą w pierwszym pojedynku gali Fame 22 na PGE Narodowym? Posłuchajmy! Panie i panowie, szanowni państwo, po trzech pełnych rundach pierwszego pojedynku podczas historycznej gali Fame 22 Ultimate sędziowie punktowali jednomyślnie dla jednogłośnego zwycięzcy, którym zostaje Marcin Polish Zombie Wrzosek! Czyli nie ma niespodzianek.